ułatwić klasom drugim i pierwszym przygotowanie prezentacji, poprosiliśmy panią pedagog Annę Kowalską o nakreślenie tematu i wyjaśnienie kilku pytań związanych z przebiegiem tych działań. Posłuchajmy. W naszej relacji na pewno znajdziecie kilka wskazówek, jak efektywnie zorganizować pokaz. Na spotkanie z panią pedagog udała się Kinga Długosz, a z kamerą towarzyszył jej Mikołaj Gawroński. Dzisiaj porozmawiamy z panią pedagog, panią Anną Kowalską, na temat prezentacji klas. Chcielibyśmy się dowiedzieć, po co są organizowane prezentacje klas. Wydaje mi się, że jest to najprostsze pytanie pod słońcem. No po co? Po to, żeby zintegrować zespół klasowy, żeby zintegrować szkołę, żebyście przełamywali swoje nieśmiałości. Ja jestem w klasie pierwszej, ale wiem, że prezentacje są organizowane od dłuższego czasu. A tak dokładnie mogłaby pani powiedzieć, od jakiego czasu są one organizowane? Jak jesteś w klasie pierwszej, to masz lat 13. Więc miałaś 4 lata, jak one się zaczęły. Czyli od 9 lat. Bingo! Co taka prezentacja musi zawierać? Przede wszystkim elementy plastyczne. Podbamy o estetykę. Elementy muzyczne i w tym roku doszło czytanie. Bardzo mi zależy na tym, żeby poznać Was od strony czytelniczej. Ciekawi mnie jeszcze, czy one będą oceniane, a jeśli tak, to w jaki sposób? Będą, zawsze są oceniane. Będą umieszczone na tablicy klasa z klasą. Jest to zawsze dla mnie trudne, bo wiem, że każda klasa przygotowuje się w swój indywidualny sposób, ale każdej klasie zależy, żeby pokazać jak najlepiej. W tym roku pomyślałam, że oceniani będziecie również przez siebie. Także jak tylko skończą się prezentacje klas trzecich, wejdę do klas wszystkich klas trzecich i poproszę o głosowanie na najlepszą prezentację, wyłączając klasę, która jest aktualnie poddana głosowaniu. I myślę, że to mi pomoże w obiektywnej ocenie. Czy podobają się pani prezentacje? Co pani o nich sądzi? Tak. Podobają mi się przede wszystkim wtedy, kiedy widzę atmosferę tych prezentacji. Jak widzę, że klasa, która prezentuje siebie na forum całej szkoły, bawi się tym i ta zabawa, ten uśmiech udziela się społeczności szkolnej, to znaczy, że prezentacja jest udana. Oczywiście patrzę na wystrój, tak jak wcześniej powiedziałam, elementy plastyczne, dekoracje są bardzo ważne. Patrzę również na klasę jako zespół, ile osób występuje, czy udało się klasie scalić poprzez tą prezentację. I jeżeli tak, to serce rośnie. Bardzo dziękuję pani za wywiad. A mi również bardzo dziękuję. Już od kilku tygodni kolejne klasy prezentują swoje zainteresowania. Nie jest to łatwe zadanie. Poświęcić trzeba na to pewnie wiele czasu, wiele godzin wychowawczych oraz ogromne nakłady siły. Hasłem przewodnim tegorocznych prezentacji są nasze zainteresowania. Dlatego tak trudno jest zadecydować, jaką uprawę i formę ma przyjąć wspólne działanie. Każdy z nas jest przecież inny, a zainteresowania są tak rozległe. No cóż, zobaczmy, jak klasy trzecie sprostały tym wyzwaniom. Gangnam Style!
Thank you.
To już wszystkie wiadomości zebrane z października. Serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne listopadowe wydanie. Ze studia GIMM-TV mówiła Martyna Sadowska i Dawid Mikołajczyk. Thank you.